Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. W sobotę 2 września bieżącego roku sąd w Kijowie nakazał umieszczenie w areszcie na dwa miesiące jednego z największych oligarchów ukraińskich, Ihora Kołomojskiego. A to człowiek niezwykle wpływowy, powszechnie uważany za twórcę sukcesu politycznego Wołodymira Zełenskiego. No... Wszak to w należącej do Kołomojskiego telewizji 1 plus 1 Zełęski zdobywał swoją ogromną popularność jako, jako aktor, jako główna postać w serialu Sługa Ukrainy. Kołomoiski był uznawany właśnie za takiego także głównego patrona politycznego. Załęskiego w trakcie kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej w 2019 roku. Warto przyjrzeć się tej sylwetce, sylwetce samego Kołomojskiego, ponieważ jest on swego rodzaju personifikacją ustroju, który panuje na Ukrainie, ustroju przecież niedemokratycznego, a ustroju oligarchicznego. To człowiek, który stał na czele klanu, tak zwanego klanu Dniepropietrowskiego, powiązany z szeregiem polityków Oligarchów, ale także przedstawicieli służb specjalnych w tym państwie. Człowiek niezwykle wpływowy. Pytanie: dlaczego, dlaczego z jego sprawą zajęła się jedna ze służb specjalnych Ukrainy, konkretnie SBU, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy? Jak to się dzieje, że akurat w tym momencie, w, tra w trakcie trwania kontrofensywy i przed planowanymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie, które powinny się odbyć? Na początku 2024 roku właśnie następuje wniosek o areszt. Areszt do 30 października bieżącego roku. Areszt w, w, resztu, w rodzinnym mieście tego oligarchy, w mieście Dniepr, kiedyś Dniepro Pietrowsk. Z możliwością wniesienia kaucji w wysokości ponad 509 milionów hrywien, to jest ponad 13 milionów dolarów. Postaram się odpowiedzieć na, te, na to pytanie, postawić kilka hipotez. Faktem jest, że adwokaci już zapowiedzieli odwołanie się od tej decyzji. Mają taki czas w ciągu pięciu dni od 2 od września. Natomiast SBU oficjalnie poinformowała w minioną sobotę, że Kołomojski został powiadomiony o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na oszustwach, na legalizacji majątku uzyskanego w drodze nielegalnej. No i tutaj SBU podała informację, że Koło Mojski w latach 2013-2020 miał wyprowadzić z Ukrainy ponad pół miliarda Hrywien, wyprowadzić je za granicę, i poprzez oczywiście podlegające mu banki. No, trzeba pamiętać, że Koło Mojski bardzo mocno zainwestował w branżę bankową, był bardzo mocno działał w grupie prywatnej w prywat banku no o tym jeszcze za, za chwilę powiem myślę, że tutaj oczywiście warto, warto rzucić troszeczkę światła na samą na samą jakby sam życiorys, samą biografię Kołomojskiego, która jest niezwykle interesująca. Urodził się 13 lutego 1963 roku w ówczesnym Dniepropietrowsku, w ówczesnej ukraińskiej socjalistycznej republice radzieckiej. Urodził się w rodzinie żydowskiej, jego rodzice byli inżynierami. On zresztą także po y, ukończeniu liceum w Dniepropietrowsku y, poszedł śladem rodziców, y, 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 drogą, że tak powiem, y, inżyniera studiował w Instytucie Metalurgicznym imienia Breżniewa, y, ukończył. Y, Ukończył te studia w specjalności inżynieria cieplna i automatyka pieców hutniczych, no ale to nie kariera inżyniera miała stać się jego, jego przeznaczeniem, a, a biznes, po prostu biznes i to duży biznes, swoją działalność gospodarczą rozpoczął już od połowy lat 80., pozwalało zresztą na to szereg uchwał, które zostały podjęte przez Radę Ministrów Związku Radzieckiego w sprawie tworzenia spółdzielni. No, i właśnie w takich spółdzielniach bardzo aktywnie Kołomojski działał. Jedną z najbardziej znanych, w których działał, była spółdzielnia Sentosa, która kupowała sprzęt biurowy w Moskwie, a sprzedawała go w Dniepropiotowsku. No, ale już po, nazwijmy to, transformacji ustrojowej już po dezintegracji Związku, Związku Radzieckiego bardzo szybko Koło Mojski wszedł, wszedł także do handlu żelazostopami, do handlu ropą naftową, działał właśnie w, w Prywat w Banku. No, ta grupa Prywat, która powstała na bazie Prywat Banku, stała się można powiedzieć takim, no, jednym z największych biznesów w tamtym czasie Koło Mojskiego które pozwoliło mu Przejąć chociażby kontrolę nad ukrnaftą, nad, nad koksownią Kalinin, nad fabryką amoniaku w Odessie, nad fabryką żelazostopów w Nikopolu i tak dalej. Tutaj bardzo dużo, te, dużo tego było. Te zainteresowania biznesowe koło mojskiego były bardzo wielostronne, od petrochemii przez żelazostopy, media, ośrodki narciarskie i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo, bardzo dużo według różnych szacunków w różnych okresach oczywiście jej działalności kołomojskiego, jego majątek wahał się między miliardem, a Sześcioma, ponad 6 miliardami miliardami dolarów. To też trzeba, yy, trzeba o tym wiedzieć. Yy, ta grupa prywat, grupa przemysłowo-finansowa yy, no była największa na Ukrainie. Ona tak jak mówię, i sektor bankowy i petrochemia i metalurgia yy, i przemysł spożywczy, transport lotniczy, sport, media. No niezwykle niezwykle aktywny, a oprócz tego także szeroko zaangażowany w działalność, yy, w działalność społeczną yy, od 1998 roku Kołomojski jest członkiem Rady Nadzorczej Gminy Żydowskiej w Dniepropietrowsku. Został zresztą w 2008 roku prezesem ogólnoukraińskiego Związku Żydowskich Organizacji Społecznych. To się nazywa Zjednoczona Gmina Żydowska Ukrainy, ale to nie tylko działalność, jeżeli chodzi o wspólnotę żydowską w, na Ukrainie, to także można powiedzieć taka arena europejska, bo w 2011 roku został wybrany na 5 lat na przewodniczącego Europejskiej Rady Gmin Żydowskich, i, a w 2011 roku był wybrany na pięcioletniego prezydenta Europejskiej Unii Żydowskiej. To jest taka organizacja, która koordynuje działania gmin żydowskich w Europie. Szeroko za, zaangażowany w budowę także takiego centrum, Centrum Kultury Żydowskiej w samym, w samym Dnie, Dniepropietrowsku. To oczywiście także szeroko działał w, w branży sportowej, finansował, był prezesem w ogóle klubu piłkarskiego Dnipro, finansował i kluby koszykówki, i kluby hokejowe, i tak dalej, i tak dalej. Od 1995 roku posiada obywatelstwo Izraela, posiada także jeszcze obywatelstwo Cypru. No, był przez rok gubernatorem obwodu Dnipropietrowskiego od marca 2014 do marca 2015 roku wszedł zresztą później w konflikt z prezydentem Petro Poroszenką, ale w 2014 roku zasłynął finansowaniem finansowaniem tak zwanych batalionów ochotniczych był utrzymywał tak zwany pułk obrony narodowej obwodu Dnipropetrowskiego finansowo pomagał batalionom ochotniczym obrony terytorialnej Ministerstwa Obrony Ukrainy także ochotniczym batalionom specjalnym podległym pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego państwa no ale także utrzymywał i finansował szereg własnych ochotniczych formacji zbrojnych paramilitarnych takich jak bataliony Szturm czy, Dni, czy Dniepr-1. Mówiło się wtedy w 2014 roku, że miesięcznie wydawał około 10 milionów dolarów na właśnie utrzymywanie tych, tych, tych batalionów. Zresztą zasłynął wtedy wypłacaniem tej nagrody pieniężnej w wysokości 10 tysięcy dolarów za każdego schwytanego przedstawiciela Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. No... W 2014 roku wszedł w kontakt z bardzo wieloma przedstawicielami ukraińskich partii, organizacji politycznych, od, od Swobody, począwszy przez prawy sektor, aż po partie, aż po partie regionów. Był no To oczywiście bardzo, bardzo kontrowersyjne kontakty, natomiast, natomiast jest to człowiek, który odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o historię najnowszą Ukrainy. Jego rola często właśnie jest niedoceniana, natomiast też trzeba, też trzeba podkreślić, też trzeba zauważyć, że, że jeżeli, że prywat bank, który miał ogromne problemy finansowe, został znacjonalizowany w, 2000, w 2016 roku. Natomiast Kołomojski. Narobił sobie sporo problemów w Stanach Zjednoczonych, i tutaj trzeba, yy, trzeba przypomnieć o tym, że w marcu 2021 roku zostały nałożone, nałożone sankcje na, na, na tego oligarchę. Zresztą, już w grudniu 2020 roku, media informowały, że amerykańskie organy ścigania podejrzewają Koło i jego partnera biznesowego, znanego zresztą, znaną postać na Ukrainie Gennadija Boholiubowa o nielegalne wykorzystywanie funduszy pochodzących właśnie z Prywat Banku do. Zakupu nieruchomości w Ohio, w stanie, w stanie Ohio. To, to, nie, to nie jedyny stan, gdzie Kołomojski miał właśnie prowadzić takie transakcje. Chodzi także o nieruchomości w Kentucky, w stanie Kentucky, w Teksasie. No, tutaj szacunki były bardzo różne. Na, media amerykańskie pisały nawet o sumie 60 milionów. Milionów dolarów. Koło Mojskiego, jego żonę i dwójkę dzieci obowiązują sankcje, obowiązuje zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych właśnie od 2021 roku. O tych sankcjach poinformowała Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie, cytując oświadczenie sekretarza stanu. Antonego Blinkena, które zresztą było publikowane także przez Departament Stanu. Natomiast też warto się przyjrzeć obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie, w jakim kontekście politycznym następuje, Rozpoczęcie całej tej procedury przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone zaczynają się domagać od Ukrainy przeprowadzenia wyborów. No, zgodnie z konstytucją ukraińską, kolejne wybory parlamentarne w tym kraju powinny odbyć się na jesieni bieżącego roku, natomiast prezydenckie w marcu roku 2024. Natomiast obecnie obowiązujące ustawodawstwo ukraińskie zabrania przeprowadzenia głosowania w warunkach stanu wojennego. No i zresztą szefowa partii Sługa Narodu, Ołena Szulak całkiem niedawno oświadczyła, że to przeprowadzenie wyborów na Ukrainie będzie możliwe dopiero po zakończeniu wojny. I no, jakby Idąc w poprzek tej narracji, prezydent Wołodymir Załęski powiedział, że jeśli w 2024 roku nadal będzie trwała wojna, to mimo wszystko zostaną zorganizowane wybory prezydenckie. Co więcej, powiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję w tych wyborach. Co oczywiście szybko skłoniło dziennikarzy ukraińskich, chociażby z portalu Ukraińska Prawda, do przypomnienia słów Załęskiego z kampanii. Na przełomie roku 2018 i 2019, kiedy deklarował, że to jest, że jeżeli zostanie wybrany na urząd prezydenta, to nie będzie kandydował już po raz, po raz, po raz kolejny. No i też warto sobie zadać tutaj pytanie, jak to wszystko wygląda, jeżeli ta wojna jest wojną pełnoskalową, jeżeli Ukraina obszar Ukrainy, spora część, czy większość obszaru Ukrainy jest objęta działaniami wojennymi, jak sugeruje narracja w wielu wielu mediach głównego nurtu w krajach zachodnich, która mówi o tak zwanej wojnie pełnoskalowej. Jeżeli to rzeczywiście jest wojna pełnoskalowa, no to jest jasne, że wybory nie mają szansy się odbyć. Natomiast jeżeli cała ta wojna jest jakąś formą konfliktu granicznego, gdzie normalnie toczą się to czy chociażby wymiana handlowa, czy, czy, czy mogą się odbywać właśnie różnego rodzaju akty wyborcze, spotkania, międzynarodowe, na szczeblu międzynarodowym w Kijowie, no to widzimy, że, że, że ta narracja może się, szybko, może się bardzo szybko posypać. Widać także ogromne problemy samego Załęskiego, jeżeli chodzi o nieudaną kontrofensywę ukraińską. Widać to także, jeżeli chodzi o że tak powiem, zmianę na stanowisku ministra, ministra obrony. Załęski ma moim zdaniem coraz trudniejszą sytuację, trudniejszą sytuację polityczną. No i w tym kontekście trzeba także patrzeć na, na, całe, na, na wszystkie te zarzuty wobec Ichora Kołomońskiego, czyli tak naprawdę politycznego patrona Wołodymira Zełenskiego. W tym kontekście pojawiają się liczne głosy w mediach życzliwych dla Wołodymira Zełenskiego, także tych na zachodzie, że, jest to, że sprawa Kołomojskiego jest elementem no, próby deoligarchizacji Ukrainy. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w trakcie wojny, jak grzyby po deszczu powstają nowi oligarchowie, wyrastają nowe fortuny, Ukraina ma tutaj naprawdę potężne problemy z, z korupcją i z tym systemem, który w ogóle funkcjonuje, który jest systemem oligarchicznym, więc zatrzymanie jednego czy drugiego oligarchy tak naprawdę nie zmienia całego, całego systemu. Ja bym tutaj przychylał się do takiej hipotezy, która pojawiła się w przestrzeni publicznej, że jest to, że zatrzymanie koło mojskiego, że te zarzuty wytoczone mu przez SBU to element nacisku amerykańskiego na establishment Ukrainy, szeroko rozumiany establishment nie tylko polityczny, ale przede wszystkim ten oligarchiczny. To próba zdyscyplinowania Oligarchów ukraińskich, pokazania, że nie ma świętych krów, że nie ma tutaj takiego oligarchii, do którego tak naprawdę SBU nie, nie mogłoby wkroczyć, postawić mu zarzutów. A wszystko to, oczywiście, w kontekście bardzo powolnej ukraińskiej kontrofensywy, która bardzo mocno osłabia szansę na, na takie szybkie dyplomatyczne wyjście z wojny. Amerykanie są bardzo niezadowoleni z tego, że ukraińska kontrofensywa, tak zwana kontrofensywa, Ofensywa. trwa już prawie 3 miesiące, a praktycznie rosyjska obrona nie została, nie została przełamana. Wiemy, że takie rozmowy na temat potencjalnych negocjacji pokojowych były, były prowadzone jeszcze w Nowym Jorku w kwietniu bieżącego roku podczas Szczytu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wtedy gościł w Nowym Jorku Siergiej Ławrow. Natomiast Amerykanie no, potrzebują jakichś sukcesów. Terytorialnych, na Ukrainie potrzebują, aby siły zbrojne Ukrainy odniosły jakiś, jakiś sukces, aby te, ta pozycja negocjacyjna była lepsza, a doskonale wiemy, że te straty już są no, ogromne, jeżeli chodzi o Ukrainę i to nie, stra nie tylko straty kadrowe, osobowe, ale także straty, straty gospodarcze. Widać, że także dostarczany sprzęt przez kraje zachodnie, przez kraje, kraje NATO wcale nie osłabił woli prowadzenia. Działań zbrojnych przez Federację Rosyjską. Co więcej, pojawiają się już także w mediach głównego nurtu w Polsce głosy, że Armia rosyjska wyjdzie silniejsza z tej wojny, że Rosja radzi sobie, że to nie jest tak, że, że brakuje rakiet, czy że brakuje, yy, czy że brakuje amunicji, i tak dalej i tak dalej. Widać, że rosyjski przemysł zbrojeniowy jest, radzi sobie całkiem nieźle i pojawiają się, tak jak powiedziałem, głosy mówiące o tym, że armia rosyjska wyjdzie z tej wojny jeszcze, jeszcze silniejsza. W związku z tym yy, postać taka jak Kołomojski, który od czerwca 2014 roku wraz z ówczesnym szefem MSW Ukrainy Arsenem Awakowem jest na międzynarodowej liście poszukiwanych listem gończym przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, no jest postacią niezwykle niewygodną dzisiaj dla Amerykanów i utrzymywanie go, że tak powiem, na powierzchni takiego życia oligarchicznego jest niekoniecznie zbieżne z amerykańską racją stanu, która liczy się z tym, że no, tę wojnę trzeba będzie Prędzej czy później zakończyć i to na jak najlepszych warunkach, a postać taka jak Kołomoński, który ma zarzuty postawione przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej o m.in. użycie zabronionych środków i metod prowadzenia wojny, czy nawet o zlecenie zabójstwa, wszystko w kontekście wojny w Donbasie z 2014 roku, no jest to postać absolutnie niewygodna. I tutaj też trzeba sobie zdać sprawę, że dzisiaj ta pozycja polityczna Wołodymira Załęskiego już nie zależy. Bezpośrednio od takiego czy innego oligarchy ukraińskiego, ale jest ściśle związana z poparciem udzielanym przez Stany Zjednoczone. No, wystarczy spojrzeć, w jakim języku mówi najbliższa ochrona Wołodymira Zełenskiego, aby zobaczyć jakie. Sam Załęski ma zaufanie do, do służb, do służb swojego, swojego kraju. Wiemy o tych wszystkich czystkach, które były w SBU, zresztą one nie są, nie są całkowicie zakończone. Ukraina ma dzisiaj potężne problemy, i to odsunięcie, można powiedzieć, koło czy, czy zdjęcie go z tego świecznika, czy, czy pogrożenie palcom cał, całej oligarchii ukraińskiej, to jest jasny sygnał, który dzisiaj wysyłają Stany Zjednoczone. Dziękuję Państwu za uwagę.